Dzień dobry, cześć. Powiem wam, w mojej karierze drugie mydełko, które po powąchaniu rozpoznaję je bezproblemowo, jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest zapach. Pierwsze z tych mydełek, które rozpoznaję, to jest różane mydełko. Już nie pamiętam producenta, ale po powąchaniu od razu wiedziałem, że to różane. A dzisiaj takie mydełko. Phoenix Artisan Rabbit Banana. Firmy Phoenix. I powiem wam szczerze, amerykańskie mydełko. Nigdy nie goliłem się żadnym mydełkiem Phoenix. Ani nawet żadnej próbki nie miałem. Nigdy, nigdy, nigdy. Mydełko przełożone tutaj do miseczki. Pachnie tak mocno bananowo i ten zapach banana nie jest taki chemiczny właśnie. Jest bardzo przyjemny. I mówię, i to mnie cieszy. No. Chciałbym, żeby to mydło mi siadło, bo zapach mi bardzo się podoba. Maszynką golenie i powiem dlaczego maszynką. West Coast Shaving. Z tego powodu, że w niej jest zamontowana ta żyleteczka firmy Van der Hagen. Raz się nią goliłem i bardzo mi się to spodobało. I dzisiaj się spróbuję nią ogolić drugi raz. No i zobaczymy, czy pójdzie, jak pójdzie. Przy okazji taki teścik żyletki, czy drugie golenie będzie równie dobre, jak było pierwsze. Wyrabiał będę mydełko pędzelkiem, powiedzcie mi, 6 Mark 24. Lecimy z koksem. Ojej, zapach świetny, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi jeść banany, to pewnie mu zapach ten bananów nie przeszkadza. Więc no, zapach jest superaśny. Bardzo wyraźnie czuć to mydełko. Naprawdę bardzo wyraźnie czuć tutaj tego banana. Dosłownie jakbym wziął i banana oskurował. Tak pachnie. Naprawdę świeży, taki fajny banan. Taki już dojrzały. Nie taki jeszcze twardy, tylko już taki dojrzały, tak jak powinien być do jedzenia. Ej, muszę wziąć, dodać w ogóle. Ludzie, muszę dodać w ogóle mydła, bo strasznie to widzę. Nawet od razu dwie łychy dodaję, bo to szkoda nawet. To... Więc wyrabianie bezproblemowe. No, widzę, że się pod dostatkiem robi tego mydełka. Mydełko, powiem wam, robi się takie leciutko błyszczące, takie jak ja lubię właśnie, ale takie właśnie kremowo śmietanowe, ale nie takie jak Holy Cow, nie takie jak na przykład Nuavia. No to jak nie takie jak Holy Cow, to tym bardziej nie takie jak Nuavia, ale fajnie. Ale pachnie, ludzie, świetnie pachnie. Zrobiło się go pod dostatkiem. Naprawdę pod dostatkiem. Patrzcie, kurde. Jest go sporo i ładnie pachnie. No zobaczymy, jakie będzie, no bo może się okazać, że będzie niefajny. Więc szkoda by mi było, bo zapach mi odpowiada. Nabliżam twarz. Zarost dwudniowy. Lecimy z nakładaniem. No pachnie super. Wyrabianie na twarzy raczej bezproblemowe, choć wydaje mi się, że dodając te dwie łyżeczki wody troszeczkę mogłem przesadzić. Mogłem dodać półtorej, ale nie, no robi robotę, patrzcie, jest go pod dostatkiem, pachnie jak piernik. Zobaczymy, jakie będą inne parametry tego mydełka. No jest go pod dostatkiem. No nie, mydła, tej piany z tego mydła zrobiło się na twarzy bardzo dużo. Bardzo takiej fajnej, nie do końca takiej idealnej, dla mnie idealnej, czyli takiej śmietanowatej, ale mimo wszystko
bardzo fajnej. Jest jej naprawdę sporo i łatwość wyrobienia też bezproblemowa. Dobra. Już chwytamy za maszynkę. Lekkie zwilżenie i lecimy z koksem. Powiem tak, na razie poślizg bardzo przyzwoity. Będę się tym mydłem na pewno golił z brzytwą, żeby być takim stuprocentowo pewny, bo na brzytwie ja ten poślizg lepiej wyczuwam. Ochrona też całkiem fajna. Wypłukiwanie z maszynki bezproblemowe. Zapach czuć calutki czas. I to dobrze czuć ten zapach. Dobra, jesteśmy po pierwszym przejściu. Spłuczę twarz. Po goleniu, to znaczy po spłukaniu, film bardzo nieduży, naprawdę bardzo nieduży. O. Widzicie, mydełka pod dostatkiem, fajnie się nakłada. No kurde, zapach mnie urzekł, naprawdę. Może dlatego, że jestem w stanie bezproblemowo określić, tak, to jest zapach bananów. I to takich fajnych, dojrzałych, świeżych, takich bananów. Może już nawet nie takich świeżych, już takich bardziej dojrzałych. Nie takich prosto z pudełka ze sklepu, tylko takich na drugi dzień dwudniowych, takich dobrze dojrzałych. Ale fajnie, z przyjemnością. Nakładam to mydełko na twarz. Dobra. A nabrałem go do miseczki tyle co standardowo. Tylko tak jak mówię, rozgniatam dosyć mocno po całej miseczce, żeby ten placek po rozgniecieniu był jednak na większej powierzchni, a cięższy. On szybciej się wtedy ściera, w mydło wchodzi i fajnie się wyrabia. Jeżeli chodzi o żyletkę, powiem wam, to drugie przejście tą żyletką, moim zdaniem już troszkę gorsze. I to tak widocznie gorsze. Pierwsze przejście tą żyletką było superaśne. To tu, teraz jak się golę pod włos, to jest takie mniej przyjemne, wiecie? Żyletka po goleniu, po pierwszym razie była przeze mnie przepłukana, rozkręcona była maszynka i wsadzona z powrotem do maszynki. Więc tak to wygląda. I powiem wam, tamto golenie pierwszy raz tą żyletką użytą było przyjemniejsze. Teraz tak czuję goląc się pod włos na szyi, jak gdyby takie lekkie poszarpywanie. Takie lekkie, nie idzie to tak płynnie, a maszynką już się przecież goiłem chyba dwa razy, czy trzy i znacznie lepiej ona idzie, więc to mówię. A mydełko, fajny poślizg, tu wszystko jest dobrze, więc
Więc żyletka, już trzeci raz bym się na pewno nią nie golił, bo straciła trochę na swoich parametrach. Poprzek jak się goli, idzie fajnie, ale podwóz na szyi, choć kurde, świetnie dogolona szyja, wam powiem. Ale było to czuć. Dobrze. Powiem tak przy okazji. Kurde. Zimno się dzisiaj zrobiło u nas. Rano jadąc do pracy na termometrze miałem 6,7. Niecałe 7 stopni. No już. Już trzeba ubierać cieplejsze ciuchy na rower. No, tak jak mówię, spłukiwanie pozostawia niewielki film, ale jednak on jest. Ale jest niewielki. Twarz się czuje bardzo dobrze. Naprawdę, bardzo fajnie. Lecimy z trzecim nakładaniem. I już będziemy wiedzieć, co się będzie działo. Zapach calutki, czas się utrzymuje i to naprawdę bardzo mocny, bardzo wyraźny i naprawdę nie jest to taki chemiczny zapach, tylko taki fajny, miły zapach. Mówię, naprawdę fajnie się im to udało zrobić. Bardzo, bardzo fajny zapach. Bardzo mi się ten zapach podoba. Ale mówię, mydło nie jest takie jednak, no nie jest tak jak Holico, brak mu do niego. Jest bardzo fajne, przyzwoite, super świetne, ale nie jest to ta liga. Jednak więc mówię. Jest to kolejne dobre mydło. Jak najbardziej fajne, dobre mydło. Ale nie jest to, nie są to te właściwości, które ja lubię najbardziej. Ale jak na razie nic mnie nie ściąga, nic mnie nie piecze, jest fajnie, poślizg bardzo fajny, łatwość wyrabiania bardzo, bardzo fajna, utrzymywanie na twarzy nie znika, zapach piękny, naturalny moim zdaniem i mocny do tego. Ochrona też jak najbardziej bardzo fajna, ale nie ma tej konsystencji, którą ja lubię i no zobaczę po spłukaniu. No jestem fajnie dogolony, wam powiem. Bardzo fajnie jestem też dogolony, co mi się podoba. Co po raz który powtarzam, bez go shaving ta maszynka bardzo sympatyczna jest. Jak widzicie, pobieram troszeczkę stąd. Na poprawki. Jeszcze troszkę tu. I kończymy zaraz. Muszę nawet dosyć mocniej tę maszynkę dociskać do twarzy, żeby tak jeszcze chwycić. Fajna śliskość nawet tego mydełka. Dobra, proszę państwa.
kończymy. Jest dobrze. Spłuczę twarz. Tylko staram się wypuścić wodę i spłuczemy twarz. I powiem wam tak. Twarz jest fajna. Jest taka lekko właśnie nawilżona. Bardzo fajna twarz. No, powiem wam, bardzo jestem zadowolony z tego mydła. Żeby chciał, jakbym może dał troszeczkę mniej wody, to byłby bardziej taki kremikowate, już takie super idealne, ale powiem wam, bardzo fajnie się twarz czuje. No, nie zaliczyłem żadnych kontuzji na twarzy, wszystko gra i buczy. Mydełko mi ogoliło, nałożę na twarz wodę, miulę sandałową. Bardzo fajna woda. Powiem wam, ani mnie nic nie piecze. Mimo to, iż moim zdaniem ta żyletka straciła ostrość, ale nigdzie mnie nawet nie podrażniła, nie nic. Bardzo miło to. Teraz się czuję na twarzy. Jeszcze trochę Floyda. Balsamik taki po goleniu, bo już dawno go nie używałem. No i co? Spłuczę ręce i pokażę wam jeszcze ile zostało, tylko ciepłą wodą spłuczę, ile zostało tego mydełka. No, wpadł mi nawet pędzel. O kurde. Dużo zostało, patrzcie. Patrzcie, też takie fajne, ciągnące. Takie... No fajne. Oj, super. Fajne. Powiem tak. Parametrami bardzo zbliżone do Holy Cow. Ale nie jest to Holy Cow. Przynajmniej dla mnie w odczuciu. Ale naprawdę już zbliżone. Zapachowo rewelacja. No dla mnie rewelacja. Mnie ten zapach się podoba. Ja w ogóle lubię banany, więc... Więc lubię, smakują mi banany, więc zapach mi odpowiada. Wszystkie inne parametry powiedziałem. Łatwość wyrabiania, utrzymywania na twarzy, poślizg, ochrona, wszystko moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo przyzwoite, ale troszeczkę w każdej z tych rzeczy brak troszeczkę dla Holy Cow je przewyższa. Dlaczego mówię, do Holy Cow porównuję? Bo uważam, że pomijając mydło, już wam powiem, pana krema Nuavia, potem i Coloniali Mango, które już jest niedostępne, potem jeszcze Aqua di Parma, to po tych trzech Holy Cow bym ustawił chyba jako takie moje ulubione jakościowo. I za to porównuję do Holy Cow, bo najbliżej mu do tego mydła jest, choć ciut mniejsze parametry, ale to już takie nieduże różnice, ale brałbym. To mydło mi odpowiada. Jaki zapach z Phoenix, z tej firmy mydełka będzie mnie interesował, to wydaje mi się, że sobie wtedy takie mydełko kupię. Bo mówię, jakościowo mi odpowiada, więc teraz kwestia tylko zapachu. A mówię, jak mi się tylko jakiś zapach spodoba, to myślę, że sobie takie mydło kupię. Banan zostaje u mnie na 100%. Dla mnie super zapach. Naprawdę super zapach. Bardzo mi się podoba. Na lato, na wiosnę, na zimę moim zdaniem cięższe zapachy, ale ja lubię ogólnie takie lekkie zapachy, żeby nie były za bardzo złożone, bo i tak nie wiem, co w tych zapachach czuję. Więc tyle. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze ten, powiedzcie mi, żyletka w Van der Hagen. Trzeci raz na pewno się nie będę golił. Spadek jakości golenia już przy drugim odczuwalny dla mnie, więc jest moim zdaniem ta żyletka na raz. Była przynajmniej u mnie na raz. Nie wiem, może
Może jakbym się golił maszynkami i spróbował jeszcze raz nową wziąć żyletkę. Może by się coś zmieniło, ale mówię, dwa prawie idealne golenia nią, ponieważ przy drugim goleniu tą żyletką czułem tutaj na dole pod włos golącie, że troszeczkę mi te włoski tak szarpie. Niedużo i spokojnie, wszystko w granicach dobrego golenia. Nie straciło goleni tutaj na kostiumie, ale jednak było to już odczuwalne. Dobra, mydełko. Tak, bardzo mi się podoba. Zapach, parametry, wszystko. No nic, zapraszam Was na forum Brzytwo.org. Zapraszam do siebie na kanał. Jak coś będę miał nowego, czym się nie goliłem, to chętnie Wam pokażę. Na razie się chyba skończyły te rzeczy. Może coś w międzyczasie wpadnie, to chętnie pokażę. Ale mówię, coś nowego, żeby Was po prostu nie zanudzać. A na chwilę obecną życzę miłego wieczoru. Żebyście nie marzli, jeżdżąc rano na rowerze. Bo ja troszeczkę przymarzłem, ale troszeczkę, bo się tak w miarę zabezpieczyłem. Trzymajcie się, strzałeczka. Hej, cześć!